Jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałem zaprosić Was na nowy odcinek na kanale Napój Uran. Link w opisie. Siema widzowie. Nie piję wody. Tylko piję herbatę. Tak wiem, że jest 14. Ale piję herbatę, co nie można. A w dzisiejszym odcinku przychodzę do Was może z fajną, ale też może dla niektórych smutną, raczej dla mnie to jest smutną informacją, bo w dzisiejszym odcinku powiem Wam o tym, czy chodzę transydwania ominie kina, bo jest taka możliwość. Także stawcie oczywiście taki sam czerwony przycisk jak widzicie na moim palcu, o tam na dole, bo tutaj macie liczby subów, a jeszcze niewiele subów brakuje do 200 subów, a na 200 subów pamiętajcie, że będzie mocny specjał, czyli z Tomkiem pójdziemy do sklepu i kupimy po prostu dwie reklamówki, by tą pierwszą nam się łatwiej niosło. A jeszcze chciałem Wam zaprosić na mój sklep z ciuchami i gadżetami, który się znajduje pod adresem www.reikelmyślnik.kapsel.pl i tam ostatnio dodałem na przykład taki plecaczek fajny, taki termosik 450 ml i taką kozacką bluzę dwustronną, na której jest cały nadruk. Także zaczynamy dzisiejszy odcinek. Także pozwólcie, że przeczytam Wam artykuł z Filmwebu. Wszystko wskazuje na to, że Hotel Transylwania 4 ominie kina. Jak informuje portal Variety, odpowiedzialny za produkcję studio Sony jest bliskie porozumienia z serwisem streamingowym Amazon Prime Video. Prawa do globalnej dystrybucji mają kosztować ponad 100 milionów dolarów. Trzy poprzednie filmy z cyklu Hotelu Transylwania zarobiły na całym świecie 1,3 miliarda dolarów. W czwartej części zaplanowanej jako zwieńczenie serii, wymyślone przez Van Helsinga, urządzenie sprawia, że Drak i jego ferajna monstrów zamienia się w ludzi. Z kolei zięć wampira, Johnny, staje się potworem. Bohaterowie rozpoczynają wyścig z czasów. Jeśli nie uda im się znaleźć lekarstwa, na stałe utkną w swoich nowych ciałach. Sony zachowa prawa do wydania filmu na nośnikach kina domowego, emisji telewizyjnej i wyświetleń w kinach. Jak na razie przedstawiciele Sony ani Amazon Prime Video nie skomentowali sprawy. No, także to był właśnie ten sobie oto artykuł i podobno ma być premiera 1 października, czyli za miesiąc i 3 dni w sumie. Ale jak podaje strona na ekranie, w Polsce film obejrzymy 5 października 2021 roku. Ale to nie wiadomo, bo nie wiadomo, czy to są te informacje, to jest, że to się pojawi wtedy na Amazon Prime Video, czy w kinach. Ale to jeszcze zobaczymy, czy właśnie w internecie to się pojawi na tej platformie streamingowej. Ale jeżeli będę miał inne informacje, to Was o tym poinformuję. No, także co? To tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Tradycyjnie. Pa, nara, cześć i czołem.